Cześć, Maciej Piotrowicz z tej strony, kanał Real Progress. Pierwszy raz nie wiem jak stanąć, czuję się bardzo chudy, bardzo. Natomiast witamy tutaj Damiana Kufla. Cześć Damian. Witam. Damian, generalnie powiem ci tak, jesteś ogromny, dźwigasz ogromne ciężary, to będzie widoczne oczywiście na pewno nie tylko na moim materiale, ale też na wszystkich materiałach, bo generalnie to są, można powiedzieć, takie klamoty, których na co dzień się nie widzi. Widać, że jesteś zawodnikiem, który bardzo mocno się rozwija i nie ma co ukrywać, natomiast jesteś bardzo mocno, można powiedzieć, przyszłościowym zawodnikiem, jeśli mowa o kategorii ciężkiej, do której dopiero tak naprawdę wstępujesz. Ja tutaj ten wstęp dam może delikatnie dłuższy, ponieważ rzadko mi się zdarza oglądać internet, jakiekolwiek YouTube, natomiast oglądałem również rozmowę twoją z Dawidem Czakowiczem u niego na kanale, wysłuchałem całej tej rozmowy. Wiem, jakie masz podejście, generalnie widzę, że ta sylwetka mocno bardzo się rozwija. Powiedz mi, od czego by zacząć tak naprawdę? Nie chcę pytać o plany, tak jak zawsze wszyscy pytają po prostu o te plany startowe, bo to jest po prostu nudne. Powiedz mi, jak się czujesz? Jak czujesz się jako osoba, która rozwija się bardzo mocno pod kątem właśnie tego sportu? Czy czujesz się spełniony i jakie są generalnie cele, może nie tyle co po prostu kulturystyka ciężka, tylko generalnie jakie są cele, no, można powiedzieć, przyszłościowe, patrząc z całej takiej perspektywy, i kulturysta, i prawdopodobnie trener, i mąż, i tak dalej. Mogę sobie trzymać? Oczywiście. Bardzo dziękuję. Ja mogę się troszkę rozłożyć. Tak. Dziękuję za dobre słowo na wstępie. Co do rozwoju, jeśli chodzi o tą sylwetkę, o te klamoty, to rzeczywiście, no, ten zmiana kategorii jakby nadeszła trochę naturalnie. Nie byłem w stanie już cały czas rozwijać tej sylwetki, a jednocześnie mieścić się w limit, ponieważ nie wiemy, czy te limity zostaną kiedykolwiek zwiększone, a teraz mogę, że tak powiem, rozwinąć skrzydła w końcu i rzeczywiście budować tą sylwetkę. Ważę już teraz sporo, bo to jest ponad 140 kg, ale oczywiście nie zamierzam się zatrzymywać. Jasne. Celuję w większe gabaryty, ponieważ zdaję sobie sprawę, że będzie mi tego rozmiaru brakowało w porównaniu do tych najlepszych nawet w Polsce, bo mamy już tutaj kilka naprawdę dużych koni i cieszę się, że sylwetka, że kategoria Open się tak rozwinęła w Polsce, bo nie przypominam sobie czasów, żebyśmy mieli aż tylu pro. Dokładnie tak. Nie? Także to jest świetne. Czuję, że jest taki powiew świeżości i fajnie, że będziemy mogli się wszyscy tutaj mobilizować wspólnie, rozwijać i mam nadzieję podbijać scenę nie tylko w Europie, ale i na świecie. Co do rozwoju takiego ogólnego, no to wiadomo, są plany, ale to może gdzieś tam nie będę się rozwijał, tylko możesz zostawię to. Ewentualnie dać delikatny szkic tylko. Szkic. Fajnie byłoby w końcu powiększyć rodzinę. Myślę, że to też jest taki etap w życiu każdego mężczyzny, że rzeczywiście przychodzi na to czas. Także starania trwają. I cóż, no i tyle w zasadzie. Okej. A jeśli mowa o twojej pracy, rozumiem, że generalnie na co dzień zajmujesz się byciem, jesteś po prostu trenerem, tak? Jak tutaj generalnie łączysz, można powiedzieć, swój rozwój jako zawodnik z pracą trenera, ponieważ ja wiem, że to jest, można to wszystko pogodzić, oczywiście, my tę pracę lubimy, my lubimy pomagać ludziom, potrafimy to robić i tak dalej, natomiast może zrobić się z tego delikatny problem, kiedy mamy bardzo dużo wyjazdów związanych chociażby ze sponsorami, chociażby z wizytami na siłowni, to może się wydawać naprawdę błahe, natomiast są to częste wyjazdy, są też również wyjazdy na zawody, ty też swojego czasu nagrywałeś bardzo wiele materiałów na polskim YouTubie, to też na pewno nie jest łatwe, aby łączyć to z pracą, więc powiedz mi, jak ty to godzisz, jak generalnie, można powiedzieć, oceniasz swój, powiedzmy nawet szczerze, postęp, bo rozumiem, że wraz z postępem sylwetki, wraz z rozwojem siebie jako zawodnika na pewno też się rozwinąłeś pod tym kątem. No jak tutaj wygląda twój rozwój pod kątem tej pracy? To prawda, rzeczywiście sporo tych materiałów się nagrywa. To jest, jak już rozmawialiśmy sobie przed tutaj nagraniami, czasochłonne. Często poświęcamy całe dnie, żeby dojechać, wyjechać, nagrać. Tego ludzie nie widzą, natomiast należy znajdować czas, żeby cały czas efektywnie pracować i dbać o tych swoich podopiecznych. Mój sposób jest taki, żeby po prostu nie iść w ilość, tylko jakość. Nie mam tych podopiecznych 250, tylko zamykam się w dwucyfrowej liczbie. Dzięki czemu mogę cały czas na bieżąco dbać po prostu o tych swoich ludzi. Oni również, jak ja się rozwijam, cieszę się również z rozwoju swoich podopiecznych. No i w zasadzie tak, no, szkoleń, wiesz, różnych wyjazdów i generalnie obcowanie z ludźmi w świecie kulturystyki, którzy mają naprawdę głowy do tego i nagrywanie się z nimi materiałów czy robienie z nimi treningów to jest również też rozwój dla siebie. Zawsze można poruszyć jakieś kwestie, które cię gdzieś tam, wiesz, interesują, chcesz zgłębić temat, nie ma problemu. Można się dopytać, doradzić, dokładnie, tak? Dokładnie, więc w ten sposób sobie radzę, jeśli chodzi o taki rozwój merytoryczny. Okej.
Super, bo tak naprawdę ja generalnie często zauważam, że wiele osób idąc w karierę kulturysty olewa pracę, ignoruje pracę, a wiadomo, że oczywiście tak jak mówisz, rodzina generalnie, to wszystko wiąże się z tym, że musimy się rozwijać na każdej płaszczyźnie, a będąc zawodnikiem, który chce się rozwijać, a jesteś zawodnikiem, który generalnie musi nabudować jeszcze wielu kilogramów, oczywiście według mnie, czy wielu, według innych zawodników jesteś naprawdę potężnym koniem, natomiast ty rozumiesz, że celujesz po prostu w najwyższe lokaty, jeśli mowa o zawodach pro, więc nie ma co ukrywać, ale trzeba być naprawdę bardzo mocno zadowolonym gościem, tym bardziej z tym wzrostem. Więc oczywiście cieszę się, że rozwijasz się pod każdym kątem, natomiast powiedz mi też, bo pytałem również o to twojego, no, też tak słyszałem, oglądając materiał, czy nie jest to może do końca trener, natomiast Radek pomaga ci w przygotowaniach, a podczas okresu masowego konsultujecie się, dogadujecie się podczas właśnie takiego okresu, gdzie tego jedzenia jest więcej, ciężary są duże. Powiedz mi, co było takim, można powiedzieć, kluczowym elementem, który pozwolił ci pchnąć tą sylwetkę na wyższy level, bo nie ma co ukrywać, natomiast mamy wielu, wielu zawodników ciężkich, którzy, można powiedzieć, dochodzą do pewnej bariery i później się nie rozwijają. Nie są w stanie po prostu przekroczyć pewnej bariery, jeśli mowa czy o wadze, czy o kilogramach. Czy uważasz, że jesteś po prostu genetycznie, można powiedzieć, tak predysponowany mocno do rozwoju swojej sylwetki pod kątem rozmiaru, czy generalnie są to pewne ruchy, o których oczywiście mówić nie musisz, natomiast są jakieś schematy, które na ciebie po prostu bardzo dobrze działają? Na pewno doskonale wiesz, że kulturystyka to jest schemat, powtarzalność, tak. Konsekwencja i w zasadzie nic. Nuda. Dokładnie. Taka typowa rutyna, którą uwielbiamy i uwierz mi, że nie zmieniłem nic, poza tym, że jem po prostu więcej niż wcześniej. Okay. Absolutnie nic się tutaj nie zmieniło, a jeśli chodzi o rozwój, pewnie po części jest to gen. Natomiast ja tutaj mentalnie jestem dobrze nastawiony. Nie ma czegoś takiego, że ja osiągam jakiś pułap i już czuję satysfakcję, mówię sobie, dobra, nie idę dalej. Zawsze jest niedosyt i przez to chcesz się rozwijać. Dokładnie tak. Wyciskam 80, to szukam 90, wyciskam 90, idę po setki. A są ludzie i znam wiele takich przykładów, gdzie na siłowni kończy się tam, wiesz, handle na tych 50-tkach i do głowy by im nie przyszło, żeby cokolwiek zwiększyć. Ja mam tak pod każdym względem, jeśli chodzi o kulturystykę, nie? Chcę rosnąć, muszę jeść więcej. Nie mam apetytu, nie obchodzi mnie to. Jestem zadaniowy, tak po prostu trzeba jeść. Chcesz być większy, chcesz być silniejszy, musisz dźwigać więcej, wiesz. To jest proste schematy. Nie ma tutaj absolutnie nic, czy mógłbym cię zaskoczyć i powiedzieć, to jest game changer, wiesz. A jeśli chodzi o współpracę z Radkiem, tak, on gdzieś tam dba cały czas, szczególnie o tą suplementację, bardziej zaawansowaną, w gruncie rzeczy pod tym kątem się konsultujemy. Bardzo rzadko w okresie masowym, bo nie czuję takiej potrzeby, wiem co robić. Natomiast w momencie, gdy już zaczynamy się przygotowywać do zawodów, no to rzeczywiście gdzieś tam co ten drugi, trzeci tydzień przejadę się do Poznania, do Radka, spotkamy się, zrobimy wspólnie trening, omówimy sobie szczegóły. Czuwa, jest sobie w tle, gdzieś tam cały czas, ale no nie wyobrażam sobie przygotować się absolutnie sam. Uważam, że to jest problematyczne. Tak. Szczególnie na końcu, gdzie głowa nasza percepcja jest nieco zaburzona i wiesz, dobra jest taka chłodna głowa z boku, która powie, stary, jest dobrze, nie świruj, albo trzeba podkręcić, albo spokojnie damy sobie radę. No ja ogólnie jestem podekscytowany tymi przygotowaniami do startów w kulturystyce ciężkiej, z uwagi na to, że no ja miałem problem z tym limitem, to mi spędzało sens powiek i czuję, że to będzie takie nowe otwarcie dla mnie i mam przeczucie, że powiem po tym sezonie, że nigdy nie przeszedłem tak przyjemnego prepa jak do tej pory. Oby tak było. Generalnie no, wszyscy śledziliśmy w Polsce, nie ma co ukrywać, twoje przygotowania do Olimpii. Tam była jakaś magiczna cyfra z wagą, która generalnie nie chciała zaskoczyć. To tylko pamiętam, że to było chyba x tygodni, gdzie ta waga po prostu nie chciała zejść. Bardzo mocno się denerwowałeś tym, że generalnie nie wyrobisz się z tym limitem, że to po prostu nie zejdzie. Widziałem też, że na Olimpii to ładowanie też było solidne, bo też mocno podrosłeś podczas ładowania. Więc generalnie myślę, że tego, nie tylko ja to śledzę, każdy to śledzi, więc jesteś taką osobą, można powiedzieć, którą chce się oglądać. Tylko właśnie to, co teraz wydaje mi się, będzie takie, można powiedzieć, przełomowe w kulturystyce ciężkiej, w tej lidze pro u nas w kraju, to będzie to, że jesteś pierwszym zawodnikiem, który jest naprawdę wysokim zawodnikiem. Ja tutaj nie mówię, wiesz, ja też jestem wysoki, natomiast nie jestem tak wielki, natomiast wiem, że teraz nie jestem i też taki nie byłem. Natomiast już mniejsza o tym, mówimy tutaj o tobie. Generalnie nie mamy zawodników wysokich, którzy ważą bardzo dużo, ewentualnie jeżeli mamy zawodnika wysokiego, to nie mamy zawodnika aż tak proporcjonalnego jak ty. Nie można mówić, że nie jesteś proporcjonalny, bo jesteś zawodnikiem top, jeśli mowa o classic physique, byłeś, więc oczywiście wraz z biegiem tego rozmiaru, jeżeli ta sylwetka będzie odpowiednio rozwijana, to te proporcje nadal będą po prostu bardzo, bardzo, bardzo mocno twoją stroną, więc wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawe, aby zobaczyć zawodnika naprawdę prawie metr. Ile masz wzrostu tak naprawdę? 1,88 m. 1,88 m, czyli można powiedzieć tyle co ja. Zobaczyć zawodnika, który jest naprawdę bardzo wysoki, który ma na wadze powiedzmy ze 125 kg na scenie, bo to musi wyglądać. Więc ja sam jestem ciekaw, można powiedzieć, też mnie to motywuje, nie ukrywam, do tego, aby ciężej pracować, aby rozwijać swoją sylwetkę. Natomiast powiedz mi, jeszcze tak zapytam,
wiem, że to daleko, jeśli mowa o planach, natomiast na pewno 2 listopada w Polsce. Mhm. I czy jeszcze myślałeś o innych startach już to przyszłym sezonie? Bo rozumiem, że jako zawodnik, który po prostu jest zmotywowany, na pewno już coś pokrótce sobie planowałeś, ustawiałeś jakoś delikatny zarys. Tak, generalnie nie planowałem jeszcze konkretnych startów, natomiast w głowie rysuję sobie plan, aby ten start 2 listopada w Polsce nie był ani pierwszym, mhm. ani ostatnim w sezonie. O, tak. Czyli zamierzam wcześniej zacząć, mhm. być może polecę do Stanów, a po tych startach w Polsce jest później jeszcze 3-4 imprezy w Europie, więc mhm. fajnie byłoby no, tych startów zrobić sporo, bo wiemy, że zmiana kategorii to jest znowu pokazanie się sędziom. Tak jak się teraz popularnie mówi, trzeba to frycowe zapłacić. Tak. Ja liczę na to, że jak wejdę odpowiednio duży i w odpowiedniej dobrej formie, to nie będę zamykał tyłów. A jak będzie? Czas pokaże. Zweryfikujemy się. Tak naprawdę widzisz, na przykład widzimy po tym sezonie Mateusz Zagórowski, debiut w Pro, 6 miejsce, więc tak naprawdę frycowego nie trzeba było palić. Widać, po prostu sylwetka się obroniła tym, że jest po prostu świetna. My znamy, co mogę więcej powiedzieć, nie zatrzymujecie, jesteś tutaj cały dzień, wiem, że jesteś na pewno zmęczony, może głodny, a może nie, choć wątpię, myślę, że raczej przejedzony. Trzymamy kciuki, naprawdę nie mówię tego tylko od siebie, mówię to od wszystkich generalnie osób, kulturystów w Polsce, bo jesteś gościem, którego po prostu chce się oglądać. Trzymam kciuki, motywuj dalej i dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.